Zobaczmy zatem na przykład, na co wydawane są pieniądze w Warszawie. Przy podaniu do ustnym bądź cierpliwy. Efekty mogą działać z opóźnieniem, ale też ich działanie będzie dłuższe. Nie dodawaj kolejnych dawek, póki nie poczujesz pełnych efektów. To jest, proszę Państwa, tylko jeden fragment. Kolejny będziemy jeszcze Państwu pokazywać. Czy naprawdę to są tak pilne potrzeby mieszkańców Warszawy, żeby na to wydawać pieniądze, na tego typu akcje informacyjne, afirmujące w pewnym sensie przyjmowanie narkotyków? Pamiętajmy, że w Warszawie szereg mieszkańców Nowej czy Starej Pragi nie ma dzisiaj dostępu do bieżącej ciepłej wody przez to, że nie są podłączeni do centralnego ogrzewania. W związku z tym przypuszczam, że rodzi się pewne pytanie, dlaczego na takie kampanie Miasto Stołeczne Warszawa jest w stanie wydać pieniądze, a na inne nie. Więc oczywiście to jest takie pytanie polityczne. Pytanie, czy Rafał Trzaskowski i jego ekipa jutro będą się do tego odnosić, bo pierwsze informacje pana rzecznika były takie, że w ogóle nie ma sprawy, że sytuacja jest jakby nie była. No i jeżeli to stanie się bardzo polityczna, przypuszczam, że stanie się, to oczywiście Platforma Obywatelska będzie musiała również się tłumaczyć do swojego partyjnego kolegi. To już nie będzie pierwsza wtopa wizerunkowa, szczególnie po tym, jak Rafał Trzaskowski nie radził sobie z awarią Czajki. Tam, proszę Państwa, są również instrukcje dotyczące tego, jak należy przyjmować substancje psychoaktywne, że należy na specjalnej łyżeczce je rozpalić po to, żeby stały się płynne i później wprowadzić do strzykawki. Są też informacje mówiące o tym, że nie ma niczego złego, jeśli swoją strzykawkę do wprowadzenia narkotyków używamy wielokrotnie. Dzień dobry, doktorze. Potrzebuję, żeby mnie doktor porządnie zbadał. Jak porządnie? Bardzo, bardzo porządnie. A ty kiedy? No i na to, proszę Państwa, są pieniądze w Warszawie. Ja się zastanawiam, oglądając te spoty, pierwszy raz je widzę, robią na mnie rzeczywiście bardzo duże wrażenie, czemu to ma służyć. Bo jeżeli chodzi o tym, co panowie mówili wcześniej, to wiecie, co sobie pomyślałam, że czy ktoś, kto robił tą kampanię, porozmawiał z rodzicami, którzy mają dzieci narkomanów. Bo to jest kluczowe. Ktoś, kto się nie zetknął z nałogiem narkomanii, ktoś, kto się nie zetknął, kto nie miał dziecka narkomana, nie wie, co to znaczy. I promowanie to jest po prostu największym skandalem, jaki może być. Bo to też trzeba z tego punktu widzenia patrzeć. Z punktu widzenia uzależnienia, które jest straszne i które prowadzi do śmierci. Jasne. Zobaczmy, na co idą pieniądze warszawiaków. Z przyjmowaniem drużyny, no to jest tak, że to, co warto zadbać, to warto zadbać o swój sprzęt, nie? No to taki sprzęt też jednorazowy. Pewnie nie ma niczego złego w tym, jeżeli przyjmie się więcej niż jeden raz swoim i tym samym sprzętem. To, o czym chcę powiedzieć, to, że tak, to, że do tego przyjmowania drużynnego, to się często nazywa slamming albo slam. Tak. Po polsku też ludzie często mówią strzały. Tak, strzały. No to tak, to sprzęt jednorazowy. I teraz będziemy go pokazywać. To taki standardowy sprzęt, który można kupić też w Polsce w aptekach. Ale to, co można zrobić, jeżeli jest więcej osób, to można kupić sprzęt w różnych kolorach, widać? No, czy to nie jest afirmacja przyjmowania narkotyków? Znaczy, mogę... No wolałbym, żeby do tego, a później się pan odniesie. Ale do pana posła. A to jest niewygodne pytanie? Nie o to chodzi, przecież ja odpowiadam na te pytania i też odpowiem. Natomiast panie pośle, ja panu powiem, jeżeli ktoś jest niewygodny, to powiem panu, co zrobiliśmy w Łodzi. Był kiedyś taki prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Kropiwnicki. Zebraliśmy się z mieszkańcami, zorganizowaliśmy referendum i w referendum go odwołaliśmy. Jeżeli macie taką siłę jako Prawo i Sprawiedliwość, to spróbujcie zrobić to w Warszawie. W Warszawie była próba, przypomnę, odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. I nie wyszła. I nie wyszła ze względu na za małą frekwencję. No więc widzi pan, panie redaktorze, że to nie jest też tak do końca, bo pozwólmy, żeby mieszkańcy danego terenu oceniali swoich samorządowców. My możemy recenzować, my możemy oceniać, ale to głos decydujący mają mieszkańcy Warszawy. Jeżeli ten prezydent Trzaskowski jest taki najgorszy, no to panie pośle, no do roboty. No to proszę zebrać się do roboty. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja na pewno w taki sposób, mimo tego, że mam bardzo liberalne podejście do wielu kwestii, może bym tego w taki sposób nie pokazywał. Bo ja nie wiem, czy to ma taki super mega walor edukacyjny. Te pieniądze w moim przekonaniu można byłoby przeznaczyć, jak powiedziałem, na kooperację i współpracę z ekspertami z organizacji pozarządowych, którzy rzeczywiście wejdą do szkół podstawowych i będą prowadzić dialog z młodzieżą.
mówiąc i przekazując swoją najlepszą wiedzę, swoje kompetencje, jak działanie czy jak narkotyki wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie. I to powinniśmy zostawić ekspertom, fachowcom. Nie wiem, czy takie filmiki są najlepszą formą. Obawiam się, że widzę tutaj 60 sekund, bo takie trzy fragmenty pan nam tutaj zafundował. Więc po tych 60 sekundach mam wiele wątpliwości, czy to są dobrze wydane pieniądze publiczne miasta stołecznego Warszawy.